serdecznie w gminie Sławatycze. Kolejny turniej LZS-u. Witam serdecznie pana radnego powiatu bialskiego, Arkadiusza Maksymiuka, szefa LZS-u. Witam gospodarza tego miejsca, pana dyrektora Mariusza Oleszczuka. Dzisiaj mamy 6 drużyn, zasady 7. O, 7. Jeszcze lepiej. Zasady zostały, podejrzewam, kapitanom wyjaśnione, w jaki sposób dzisiaj gramy, a mi pozostało tylko powiedzieć, że powiatowe zawody LZS uważam za otwarte. I przekazuję głos. Jest to kolejny turniej Grand Prix powiatu bialskiego, Puchar Starosty Mariusza Filipiuka. Organizujemy to już po raz czwarty. Pierwszy turniej zaczynaliśmy w gminie Zalesie, drugi gmina Piszczac, trzeci gmina Łomazy, no i dzisiaj jesteśmy również w gościnnej gminie Sławatycze. Wspólnie z wójtem gminy Arkadiuszem Misztalem, który jest współorganizatorem i fundatorem pucharów dla zawodników, postanowiliśmy przeprowadzić dzisiaj ten turniej. Z tego, co już mam potwierdzone w zgłoszeniach, zgłosiło się 5 drużyn na pewno. Natomiast czy będzie więcej, nie wiem, bo nawet jeśli przyjadą w ostatniej chwili, to też ich do turnieju dopuścimy, dlatego że jest to formuła otwarta. Nastawiamy się na taką spontaniczną grę. Oczywiście ci, którzy mają większe umiejętności, to są jak najbardziej widziani, mile, ale niekoniecznie aż takie jakieś zawodowe. Widzę, że dojechała również drużyna z innego powiatu, konkretnie Bóg Hanna. Bardzo fajnie, miło nam, że oni tutaj w Sławatyczach mają blisko i dojeżdżają i również z nami grają. Który to już jest turniej? To już jest turniej czwarty. Planujemy jeszcze kolejne turnieje w ramach tego naszego Grand Prix. Już w tej chwili mogę powiedzieć, bo mam uzgodnienia z wójtem gminy Biała Podlaska Wiesławem Panasiukiem. 26 będzie kolejny turniej i on będzie w miejscowości Swory. Zapraszamy już w tej chwili do Swór. I kolejny jeszcze turniej planujemy w gminie Międzyrzec. Nie wiem, czy będzie to już konkretna jakaś miejscowość, to jeszcze w formie takiej domawiania, ale jeszcze na pewno minimum 2 turnieje przed nami. Dziękuję bardzo serdecznie. Przede wszystkim na ręce gospodarza tutaj obecnego pana wójta Arkadiusza Misztala dziękuję za to zielone światło dla sportu, za to, że możemy na tej hali dzisiaj tutaj w sportowej atmosferze rywalizować. Znajdujemy się dzisiaj w Sławatyczach. Za chwilę rozpocznie się turniej powiatowy piłki siatkowej. Dlaczego w Sławatyczach? Dlatego, że Sławatycze są bardzo gościnne i my z chęcią i radością przyjmujemy takie inicjatywy, jak dzisiaj właśnie pana radnego Arkadiusza Maksymiuka, którego tutaj zaprosiliśmy, żeby pomógł zorganizować właśnie ten turniej powiatowy. My jesteśmy otwarci na tego typu aktywności sportowe. Zresztą Sławatycze to tak słyną z tego, że u nas się dużo tych turniej odbywa, zarówno w piłkę nożną, jak i w siatkową. Także dzisiaj kolejny raz jesteśmy gospodarzami takiej imprezy. Czy następna impreza też jest planowana w Sławatyczach? No na razie mieliśmy taki długi cykl, można powiedzieć, że co tydzień mieliśmy jakieś spore zawody i turnieje, więc teraz będzie krótki oddech, a później oczywiście powracamy do zmagań sportowych.